Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. Wydaje mi się, że ona jest o tyle ważna, że porusza właśnie ten pierwszy, bardzo ważny i stosunkowo jeszcze najmniej poznany okres antypolskiej czystki etnicznej dokonanej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Najmniej rozpoznany w sensie poznania pewnego mechanizmu decyzyjnego, w jaki sposób postępować z Polakami, z polską ludnością podejmowanego przez ukraińskie kierownictwo. Proszę Państwa, co wiem, na przełomie 1942-1943 roku wiadomo, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery podjęła decyzję o formowaniu oddziałów partyzanckich, które na przełomie marca-kwietnia 1943 roku zaczęły przystępować do nakrojonych na szeroką skalę działań partyzanckich. Za pierwszy oddział ukraińskiej powstańczej armii, tej podporządkowanej frakcji Bandery, uważa się tak zwaną pierwszą stopnię UPA prowadzoną przez Grigorija Perechniaka, pseudonim Dobeszka Korowka. Ten oddział powstał na początku 1943 roku. W niektórych dokumentach jest określany jako oddział do zadań specjalnych. Wiadomo, że na początku lutego 1943 roku napad na posterunek w Włodzimierzu, na posterunek policji, zabił tam część załogi, resztę uprowadził za sobą, uwolnił też przetrzymywanych na tym posterunku więźniów, a więźniów wiadomo, znowu aresztowany jeden z działaczy. I ta akcja przez wiele lat była uważana za pierwszą akcję ukraińskiej powstańczej armii Bandery i w związku z tym i nazwa oddziału, i opis tej akcji znajduje się w każdej książce dotyczącej ukraińskiej powstańczej armii, każdej bardziej szczegółowej książce danej na temat ukraińskiej powstańczej armii na Ukrainie. Dopiero kilka lat temu zwrócono uwagę, że z tym napadem na posterunek niemieckiej policji pomocniczej w miasteczku Włodzimierze ściśle wiąże się napad na położoną stosunkowo niedaleko polską wioskę Parosie. Jak wszystko na to wskazuje, oddział Dąbeszki-Skorodki po opanowaniu tego posterunku przemaszerował następnie do wsi Parośle. Tam przedstawił się jako oddział radzieckiej partyzantki. Dowództwo oddziału, co ważne, założyło swój sztab w gospodarstwie rodziny Kołodyńskiej. Tam przesłuchało wziętych do niewoli jeńców we Włodzimierzu, po czym ich zamordowało. Następnie ludności polskiej powiedziano, że przygotowują się do uderzenia na położoną w okolicy na położony niedaleko szlak kolejowy, kolejki wąskotorowej. I w związku z tym powiedziano, że żeby nie spotkał ich odlew niemiecki, wiadomo, że Niemcy stosowali taką zasadę, że za każdą akcję partyzancką palili, bordowali, równali ziemią najbliższą wioskę, to powiedzieli, że w związku z tym zwiążą mieszkańców, żeby Niemcy nie mieli do nich pretensji, że nie ostrzegli o tym napadzie. Jak się okazało, był to tylko podstęp, bo mieszkańcy zaraz po związaniu zostali zamordowani w sposób bardzo okrutny przy użyciu siebie. Ten pierwszy napad otworzył całą serię napadów, które następnie miały miejsce na Wołyniu. Sam oddział do Beszki Korobki przeszedł następnie w inny rejon, uchodząc przed ewentualną pogonią. Na specjalnej naradzie kilka dni później rozmawiano na temat rozwoju ruchu partyzanckiego i prawdopodobnie znowu, bo nie znamy szczegółów tej narady, omawiano również kwestię napadu na Parośle. Dowódca Dąbeszka Korobka zginął około 20 lutego w
starciu z niemiecką ekspedycją. Jego miejsce zajął Nikon Semeniu pseudonim Jarema. I ten oddział, ta pierwsza stopnia UPA, w następnych miesiącach brał udział w kolejnych napadach na polskie miejscowości. Między innymi na Janową Dolinę, o którym będzie za chwilę mówił dr Leon Popek, także na kolonie Ugły. Wiadomo, że w maju dokonał co najmniej 3 napadów, bo jest takie sprawozdanie, gdzie tylko zaznaczono, że likwidowano kolonie współpracujące z Niemcami i bolszewikami, a pod tym eufemizmem określano właśnie napady na polskie miejscowości. W końcu w lipcu 1943 roku brał udział w uderzeniu na Hutę Stepańską, rozrósł się do poziomu kurenia, czyli batalionu, by następnie na początku 1944 roku zostać całkowicie rozbity przez obławę wojsk NKWD. Wtedy większość partyzantów albo zginęła, albo uległa rozproszeniu. Zginął również sam dowódca Jerem. Tak jak Państwu powiedziałem o wadze tego napadu na wieś Parośle, przesądza fakt, że był to pierwszy napad rozpoczynający całą antypolską czystkę prowadzoną przez Ukraińską Powstańczą Armię. Przez to ta wioska urasta do rangi takiego symbolu. Jest to pierwszą kostką domina, za którą poszły następne. Tragicznym symbolem jest również to, że ściśle ten napad jest związany z tą pierwszą akcją Ukraińskiej Powstańczej Armii przeciwko Niemcom. Proszę Państwa, co dzisiaj historycy wiedzą na temat tej antypolskiej czystki prowadzonej przez Ukraińską Powstańczą Armię i tego, co chciało kierownictwo banderowskie dokonać, przeprowadzić. Wiadomo z całą pewnością, że jesienią 1942 roku na Krajowej Konferencji Referentów Wojskowych OUB podjęto decyzję, że w momencie rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę działań partyzanckich jednocześnie będzie się wypędzało pod groźbą śmierci całą polską ludność. W założeniach tej operacji mówiono, że Polacy mogą zabrać ze sobą cały swój dobytek, ale jednocześnie zastrzegano, że część tych aktywnych Polaków i tak trzeba będzie zabić i oczywiście tych, którzy nie będą chcieli się podporządkować rozkazowi wyjazdu, również czeka śmierć. Ten plan przeprowadzenia takiego przymusowego wysiedlenia miał być, zacząć być realizowany w momencie właśnie wybuchu powstania. I tutaj mamy pierwszą wątpliwość, która musi się oczywiście pojawić, to znaczy, kiedy, jak Państwo słyszeli, w Parośli nie ma do czynienia z wypędzaniem. Zostaje zamordowanych 155, niektóre dane mówią 170 Polaków. Nie żąda się od nich wyjazdu, oni wszyscy giną. I teraz nie jest jasne, jak ten napad na polską ludność połączyć z tym jesiennym rozkazem kierownictwa. Być może jest tak, jak sądzą niektórzy historycy, że te jesienne zalecenia referentów wojskowych nie miały żadnego większego znaczenia i de facto bardzo szybko, już na początku 1943 roku, ten plan został zmieniony, taki plan totalnej czystki polskiej ludności już na samej górze przez kierownictwo OUB. Ale inna możliwość i moim zdaniem znacznie bardziej prawdopodobna jest taka, że wołyńskie kierownictwo, przystępując do planu wypędzania polskiej ludności pod groźbą śmierci, podjęło decyzję o tym, żeby punktowo dokonać masak części polskich miejscowości, po to, żeby przerazić pozostałych Polaków. Użycie siekier z kolei do tej akcji było też dodatkowo uwarunkowane politycznie, bo miało sprawiać wrażenie takiego buntu społecznego, że to nie jest żadna zorganizowana operacja, tylko że sami chłopi przą się na Polakach, na prawdziwe, wyimaginowane krzywdy i żądają, żeby ich tutaj nie było. Organizacja OUN Bandery w swoich planach zakładała, że to
wszystkie antypolsko trzeba ukryć za tego typu działaniami, za taką niby rewolucją społeczną. Niewykluczone też, że od początku w części kierownictwa wołyńskiego było przekonanie, że z Polakami należy zrobić to, co z Żydami, jak ostatnio udowodnił Mariusz Znajączkowski. Polski wywiad już 1 marca 1943 roku otrzymał z samego kierownictwa wołyńskiej OU informację, gdzie wprost mówiono, że jeżeli Polacy się sami nie usuną, to spotka ich na Wołyniu los Żydów. Tak czy inaczej, którykolwiek z tych dychotomysłów jest prawdziwy, pewne jest, że w maju, czerwcu 1943 roku dowódca, kierownik OUNB na Wołyniu i zaraz dowódca ukraińskiej powstańczej armii Dmytro Plaszkiwski, Kulsawur, podjął decyzję już o totalnej czystce Wołynia z polskiej ludności. Tą operację zaczęto właśnie realizować już na całym Wołyniu, a nie tylko na powiatach położonych wzdłuż wschodniej granicy przedwojennego województwa wołyńskiego. Już na całym Wołyniu zaczęto realizować plan depolonizacji. 11 lipca 1943 roku był ten generalny szturm na polskie wioski. Wiadomo również, i tutaj wchodzimy już w obszar, jak na historyków, bardzo dużej pewności, wiadomo, że w sierpniu 1943 roku dyskutowano na trzecim zjeździe OUNB na temat taktyki antypolskiej, że pojawiły się głosy oburzenia na to, co robią banderowcy na Wołyniu, ale jednocześnie wygrała opcja, że należy to, co na Wołyniu się stało, zaaprobować i że Roman Szuchewicz, Taras Szuprynka był jednym z tych, którzy był zwolennikiem zaaprobowania działań Kulba Sabura i podległej mu wołyńskiej UPA. W Galicji Wschodniej postanowiono wszakże wrócić do tego planu w jesieni 1942, czyli wypędzać Polaków pod groźbą śmierci, choć warto to podkreślić, bardzo często ten obraz już poszczególnych napadów na polskie wioski był, nie wyglądał tak, że ginęli sami mężczyźni, że zawsze były poprzedzane ulotkami, jak to zakładano w tych instrukcjach rozsyłanych przez UPA. Zdarzały się wypadki, że ginęła również, cała Polska. Proszę Państwa, warto powiedzieć jeszcze jedno. Kiedy kilka lat temu informacja o tym, że gdzieś w Padośle została wymordowana przez oddział Dąbeczki Korowki, że jest powiązana z tą pierwszą akcją UPA na Ukrainie, jak niemal żadna informacja podana w polskich publikacjach, ta akurat spotkała się z jakimś odzewem, z polemikami ukraińskich historyków. Pojawiły się próby zaprzeczenia, podważenia całej bazy dokumentalnej, niekiedy celne, niekiedy z kolei niesmaczne zdarzały się również takie wypadki. I tutaj na jednym z portali internetowych pojawiło się również wypowiedź jednego z członków pierwszej stopni ukraińskiej powstańczej armii, który kategorycznie zaprzeczył, aby jego oddział dokonał takiej zbrodni. I on, opisując swoją historię obecności w tym oddziale, stwierdził, że jego oddział brał udział tylko w uderzeniu na Hutę Stepańską, że wszystkie te napady na Parosie są po prostu wymysłem polskich historyków. I chciałbym tu zdecydowanie podkreślić, proszę Państwa, że jest to bardzo mało wiarygodna relacja. Dlaczego? Ponieważ ona byłaby wiarygodna, gdyby tenże partyzant UPA opowiedział jednocześnie o napadzie na Janową Dolinę, na kolonie Ługły, napadzie na polskie miejscowości w maju 1943 roku. W Janowej Dolinie zginęło około 600 Polaków, w tej Hucie Stepańskiej około 600, w kolonii Ługły co najmniej kilkudziesięciu. Na pewno w maju 1943 roku tych majowych co najmniej paruset. Gdyby opowiedział o tych napadach,
i następnie powiedział Parośny, to nie mój oddział, to tą relację mógłbym potraktować poważnie, jako rzeczywiście szczerą i dogłębnie opisującą historię własnego oddziału. W sytuacji, kiedy mówi, że nic takiego nie miało miejsca, a udział tej jednostki potwierdzają same dokumenty ukraińskiej powstańczej armii, w tych napalach, Nowa Dolina, Ugu i tak dalej, to trudno mi poważnie potraktować tego typu zaprzeczenia po prostu. Podobnie jak niewiarygodna, wydaje mi się, teoria niedawno przez jednego z ukraińskich historyków przedłożona szerszemu ogółowi, w jego opinii, a myślę tutaj o Wołodymirze Wiatrowiczu, którego zdaniem za te pierwsze napady na polskie miejscowości, w tym między innymi na Parośle, nie odpowiada ukraińska powstańcza armia, nie odpowiadają banderowcy, tylko odpowiadają siekiernicy. Taka nazwa pojawia się w niektórych dokumentach radzieckich. Bliżej niezidentyfikowana formacja na poły kryminalna, która miała dokonywać takiej czystki. Znowu w tym wypadku wydaje się to co najmniej konstrukcja pod względem intelektualnym, konstrukcja karkołomna. Z tych fragmentów dokumentów, w których się pojawia określenie siekiernicy, ono figuruje ewidentnie jako określenie równorzędne ze stwierdzeniem ukraińscy nacjonaliści. W żaden sposób nie rozdzielający terminów banderowcy i siekiernicy. W związku z tym, jak się wydaje, w tym pierwszym okresie, kiedy jeszcze wiedza na temat organizacji ruchu partyzanckiego, ukraińskiego ruchu partyzanckiego była znikoma, po prostu w ten sposób określano wszystkie oddziały, czy zwracano uwagę na to, że na te oddziały, które w napadach używały właśnie siekier. Trudno, raczej to i w związku z tym znacznie bardziej prawdopodobna jest inna teoria, o której Państwu już troszkę wspomniałem, to znaczy ta mówiąca o tym, że banderowcy świadomie prowadząc swoją operację, chcieli ją zamaskować, ukryć pod pozorem pewnej rewolucji społecznej. Jeszcze w latach 30. w pismach czołowych działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów mówiono o tym, że wypędzanie Polaków, że w momencie, kiedy będzie prowadzona ukraińska rewolucja narodowa, że będą zdarzały się wypadki, kiedy ukraińscy chłopi będą wyrównywali rachunki z polskimi panami i z polskimi kolonistami. I z tych stwierdzeń jasno wynikało, że organizacja nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby takie wyrównywanie rachunków miało miejsce, ale że wręcz będzie je organizowało. Wręcz banderowcy chcieli ukryć swoje akcje pod tego typu operacją. Dlatego też już na samym początku tej wielkiej czystki